Nie! Ty nie idziesz! O, co? Gdzie jestem? Ale, co? Ale portal? Gdzie jest medyk? Gdzie jest Xenos? Halo, chłopaki? No nie, nie mogę tam wejść. Co jest z tym hotelem? Co tam leci? Okej, okay, nieważne. Tutaj, to jest podobno hotel... Kurde! Coś mi wciągło portal, dobra. Chyba ktoś był głodny. Hotel Meneli. Co to jest? Co to za monitory? Wywalaj z tymi monitorami. Właściciel. Panie właścicielu! Zwiększy sobie moc, swoją moc. Bo mam power upa. Co tu się dzieje? O kurde, o co drzwi wróciły? Jak to się... co? One mają leżeć tam. Grzeczne drzwi. Co to za komputer od Genesisa? Kto tam wali coś? Idę do tego sąsiada. Które to było piętro? W ogóle zobaczę swój dom. Może coś w moim domu się zmieniło. Bo trochę tak się dziwnie zrobiło. Xenosa nie ma, Janusza nie ma, medyka nie ma. Wiktor Reksiowski. Puk puk! Puk puk! Bo nic. Chyba nikogo tu nie ma. Jakub Xenon. Xenon! Xenon! O, witaj, się zjawiłeś w końcu. Czemu ty takim głosem gadasz? I dlaczego jak patrzę na ciebie, to normalnie pokazuję kwadraty? Nie wiem. Aha. Dlaczego ty byłeś tutaj, a... Dlaczego, czy ty się teleportowałeś tutaj, czy byłeś tam portal? Po pierwsze, ja się teleportowałem już bardzo dawno temu, co minęło jakieś 5-6 lat. Co ty piździsz za głupoty? Nie piździe, mówię prawdę. Kurde. Nie brałeś niczego, na pewno? Nic nie brałem, a ten z**ny medyk to sobie poleciał gdzieś. Akurat mi się wydaje, nie chcę o nim nic gadać, bo on prawdopodobnie powiedział do mnie, żeby spierł i... mi się wydaje, że on chyba już nie żyje. Tak? Trochę smutne w sumie, wiesz, bo... Wiesz co, coś ci powiem, ja go nie lubię, więc... Czyli dla siebie to nie szkoda. Zawsze mi wyzywał o takiego idioty, wiesz jak to jest. Aha. Ja chcę zobaczyć, co to są za monitory. Zostawia to, zapłaciłem za to 20 tysięcy, chłopie, to jeszcze zostaw. Dobra, to czekaj, bezpiecznie je odstawię. Dobra, nieważne. Dobra. Co się tu sprowadza? Dopiero co się przeprowadzałem, więc w sumie nie wiem, o co chodzi, jestem bardzo zmęczony. Gdzie jest Janusz? Jest Janusz? Widziałeś go, czy...? Znaczy, i z tego co wiem, to ja ci coś powiem, ten typek, co nas gonił, to był Purple Guy, chodź. Tak? Tak ogólnie to sobie przeklep, ale ja go nie lubię. No dobra, no to nie ma problemu, no. Tylko że... Wiesz, on się dziwnie zachowuje zawsze, wiesz, a to jak to jest. Aha, dobra. No to właśnie akurat wiesz o tym, że to... Mi się wydaje, że ktoś powie, że ty jesteś właścicielem do hotelu. Ja? Tak. Od kiedy? Nie mam pojęcia, czekaj, chodź. Czy ty to widzisz? Co? Czy ty widzisz jakieś balona tam? Ty chłopie, czekaj, mam pomysł. Ja wiem, gdzie mieszka Janusz, ja ci mogę udowodnić, że on jest normalny. Co to jest? Hoverboard, weź sobie, ja użyję swojej mocy. Wow. I chodź za mną. Dobra. Pojedziemy z hoverboardem. Coś nie zadziałało. Dobra, chodź, już jesteśmy blisko, chodź. Dobra. Czekaj, ja muszę powiedzieć magiczne słowo. Janusz, chodź tutaj! Mój dom przez uzykę, aha. Co tu? O, siema Janusz. What the hell? Ja. No witaj Janusz. Kopelat. On się wstydzi ciebie, chłopie, bo ty, bo... Słyszał, że jesteś pedofilem.
Że co? Od kogo? Od medyka. Nie jestem pedofilem. Siema Janusz! Wy się odezwij, ty głupi nosaczy. Przyjacielu. Ty, nie wyzywaj go, to jest... Nie wyzywam go. Dobra, czekaj, sam chcę za ciebie drzwi. Dobra, to nie jest problem, już wróciłem akurat. Przepraszam, chyba coś... Akurat coś ci powiem, chyba coś to spadało. Ale coś ci powiem, medyk po prostu nie żyje. Wiesz o co chodzi, nie? Macie do wyboru tutaj jedzonko, ja wam zaraz tam. Aha. No a przynajmniej ten Janusz jest normalny, nie to co ten jakiś inny podszywany Janusz. Ale jeżeli chodzi o to, to medyk też był spoko, nie? Ale zawsze się zachowywał jak jakiś dziecko, wiecie jak to jest. W sumie racja. Jest taki kurde wyższy głos, to oznacza, że jest jakimś innym typem, nie? No przepraszam, właśnie, ja... Właśnie, rozpoczynam taki komputer, ja nie widziałem, że miałeś taki, ty miałeś od kamienia sznajbała komputer. O kurde, to musi być taki gorący. Jebam się tym monitorem, bo on zepsuty jest. No. Panie, dlaczego mam errora? Znaczy, tu jest monitor, ale na nim jest error. Panie Januszu, poczuł pan na własnej skórze, jaki ten komputer jest mocny? Widzę. co to jest za debil jakiś? Ty to zapedał. Ale który? Ja tutaj nie widzę. Szpana, ja nie widzę tu żadnego pedała. Ała, moja głowa. Chłopaki, ej, wiecie co on trzymał? Wszyscy mnie zabili! Wiecie co on trzymał? Tak. Tam da da dam! Co to jest? Patrzcie na to. Nie, ja nie chcę się poruszać między wyborami, to jeszcze nas przeniesie gdzieś, wiesz. To jeszcze nas przeniesie do tego. A może znajdziemy tego typa z nos, ten co ma palec w dupie i w nosie. Co? Co tu się dzieje? Dobra, panie Januszu, panie Ksenosie, robimy chyba imprezkę, co nie? Z okazji ostatniego naszego spotkania. Czemu mnie? Imprezujcie beze mnie, ja pojadę do szpitala. Take back everything and lose it all.